Witam, zagrajmy dalej w Skyrim. Jako, że wykonaliśmy tutaj zadanie związane z nauczeniem się, z odwiedzeniem w ogóle tych dziadków tutaj na Wysokim Hrodgarze, tak więc teraz możemy wrócić do zadań od towarzyszy. Zabij przywódcę Srebrnej Ręki. Jak tutaj będzie najprościej dojść? Chyba stąd będziemy musieli wyruszać z Kopca Pylarza. No dobra, no to chodźmy. Tak. Ja wiem, że tutaj się jeszcze nawarstwiają te zadania poboczne, które można by odpalić tak z jednej ręki. Ale myślę, że po prostu to je się wykona tak przy okazji, bo na pewno będą jeszcze lokacje, do których będziemy wracać i się po prostu będą nam nawijać pod nogi, tak więc na razie nie ma spiny tutaj żadnej. Poczekajmy do dnia, żeby było jaśniej. Styknie. I oczywiście trzeba sobie to zaznaczyć na mapie. Aha. Tutaj chcemy iść, między innymi. Ale to też na to przyjdzie jeszcze pora. A jest nasza towarzyszka? Nie ma jej, patrzcie. Kurde, mam nadzieję, że nie zginęła gdzieś głupio, bo ona przecież miała ten. Te smoczyłuski, które później się przydadzą. Bo mogą tutaj towarzysze ginąć. Ci kompani w drużynie. Co to za drzewo jest naprzeciwko? Na radarze widać. Jar zielony. O kurde. Przewijaj mi się witarczą? Ja chciałem to mocniejsze zrobić. No nieważne. Misiu legł wiecznym snem, bo srogi bój go strudził. Czemu to jest... A nie, myślę, że to pułapka. Nieważne. Skóra jelenia. Jakby jeszcze był stół tego garbowania, to może by się pokusić, chociaż ostatnio nazbierałem tego sporo. To misiu tutaj zabijał ludzi i sobie ten... Zbierał zwłoki, tak? W tym nie ma sensu żadnego. No, ale jest kufer. Pokazuje mi tutoriale, ponieważ coś mi się spieprzyło z grą. Jak się instalował patch 1.3 i wywaliło mój plik konfiguracyjny. No cóż. Całe szczęście save'y nie poszły się pierdzielić. Głupi wilk. Zrezygnował z prostej zdobyczy, żeby się rzucić na mnie. To miało sens, tak. Na pewno. Wygląda jak złoże minerałów, ale niestety nie jest. Krótka piłka. O, daleko, jeszcze daleko. Daleko, daleko. No i pomiędzy nic nie ma, oczywiście. Nic a nic.
Całe szczęście te odległości są dużo większe na mapie niż w rzeczywistości. Co to jest? Nie wiem, ale nie każą tam iść, więc nie będę tam szedł. Tak. O. Żyła rudy żelaza. Mało przydatne, no ale. Dawno nic nie dziubaliśmy, to można. Poza tym potrzebny jest nam rubin bez skazy. O ile jeszcze go nie mamy. Mamy? Nie wydaje mi się. Mamy za to sztabkę srebra. I wampirzy pyły sztuk 1. A ten rubin bez skazy to można znaleźć właśnie w takich tych wykopaliskach. No i powrót krabów błotnych. Które są tutaj w tej serii Elder Scrolls już od Morrowinda. Mud Crab. I teraz tam buty zardzewiają. No ale nic, to bo dotarliśmy tam, gdzie mieliśmy dotrzeć. Kolejne generyczne zadanie w mordowanie. Tak. To jest paskudne. No tutaj podobno mieli być łowcy wilkołaków, to nie powinno być głów wilkołaków? Tak, dostaliśmy 10 punktów doświadczenia w celnie. I atakujemy. Co to było? Jajco! No! Jeszcze jakieś pytania? Kto? No chyba ja. No chyba ja. O, o, smak. Mam cię. Coś zrobiłem. Już mogę zrobić. Kurde. Awans. Kurde. Zjednoczona siła drużyny powstrzyma każdy atak. Co on robi? O, zrobił unik. Mądrze. Zasłoniła się, ale hamowa. Kostur zombie, ożywia słabe martwe ciało, by walczyło dla ciebie przez 60 sekund. Czyli co? Czyli... Tak? Cześć. Welcome back to the land of the living. Fus!
sukinco. Kurde. Kolejny kurde przerośnięty ork. Tak. No co jest? Czemu nie chcę słowa użyć? To jest niesprawiedliwe. Co się zdecięło? Bo straciłem pomocnika. Odwrót. Nie ma to jak dobre odwrócenie uwagi. Dziennik bandyty. Schował miecz, żeby go wyciągnąć. To ma sens. O, i mamy kolejny orkowy miecz niepotrzebny. Etykieta buławy. Aha, trzeba awansować postać, tak? Kurde, ten film już trwa za długo i muszę go skończyć. Zdrowie. I co? I to by się przydało, ale niestety nie można. Chyba, że nie. Jest szare. Kurde, wszystko jest za nisko. To. Dobra, złupię sobie tą jaskinię poza filmem i jak wrócimy, to wrócimy do miasta. Wracaj do miejsca, w którym przebywa Aela. No właśnie.